Bardzo ważne zwycięstwo, cieszymy się niezmiernie. Jesteśmy zadowoleni, że to, co sobie zamierzyliśmy, to się zrealizowało w meczu. Mieliśmy ciężkie momenty, bo trzech zawodników nie przyjechało z powodu pauzy kartkowej. Są to podstawowi zawodnicy. Mamy ze dwóch, trzech kontuzjowanych zawodników, także na pewno mamy swoje problemy kadrowe. Mimo to z trudnego terenu wywozimy 3 punkty i to jest bardzo ważne dla nas. Wydaje mi się, że na pewno kluczem do tego spotkania było wpuszczenie Wisły i danie jej grania w ataku pozycyjnym, ponieważ ostatnie mecze i pucharowe i ze Stalą Rzeszów pokazywały, że to bardziej Wisła się broniła i musiała kontrować, a tutaj dla niej nowa sytuacja od kilkunastu dni i zawsze jak jest coś nowego, to nie do końca to idzie od początku tak dobrze, jak się doskonali pewien model gry. I widzieliśmy, że będziemy mieć swoje sytuacje. Oni grali, tak jak pan powiedział, o spale, wolno tą piłką. Mimo dużej ilości podań, które były w większości w poprzek boiska, nie przynosiło to efektu w postaci jakichś sytuacji bramkowych, aczkolwiek w końcówce mieli możliwość dwóch, trzech takich sytuacji, gdzie mogli to zrobić, bo się zakotłowało. Na pewno było to spowodowane tym, że my się też już broniliśmy i chcieliśmy dowieść ten wynik już pod koniec spotkania, ale uważam, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo, bo strzeliśmy jedną bramkę więcej. Słabszych to nie powiedział do końca, bo Podlasie stworzyło jedną sytuację i strzeliło bramki. Mieliśmy w pierwszej połowie miał Wiktor Putin sam na sam i w drugiej połowie mieliśmy dwie takie sytuacje, które powinniśmy strzelić. To jakbyśmy strzelili, o czymś innym zupełnie byśmy rozmawiali, ale szkoda tego meczu, że nie wygraliśmy, bo te punkty by się nam bardzo przydały. Zdecydowanie się jest łatwiej bronić. Podlasie ograniczyło się do stania we własnej 16 wybijaniu piłki. My nie potrafiliśmy sobie z tym za bardzo poradzić, bo wiadomo, że to boisko już jest coraz gorsze, ale pomimo tego doszliśmy do kilku bardzo dobrych sytuacji, a w tym dwóch do 100%. To praktycznie jedna ta sornata to jest 200%, bo z 3 metrów do pustej bramki nie potrafiliśmy strzelić. Także nawet w tym ataku pozycyjnym radziliśmy sobie, a szkoda, że nic nie wpadło. Tydzień czasu mieliśmy na regenerację. Nie było widać, żeby ktoś, nie wiem, umierał w 80 minucie i ledwie co biega. Od 80 minuty to Podlasie stało tylko w 16, a my cały czas prowadziliśmy grę. To szkoda, tylko martwi ta skuteczność, że mamy takie sytuacje, a mieliśmy 3 wyborne sytuacje, nie potrafiliśmy nic strzelić. Każdy kibic, jeżeli wiadomo, jakbyśmy prowadzili 3-0, byśmy mieli do bramkarza, to wtedy by krzyczeli ole, nie? A że jak wiadomo, przegrywasz i każdy szuka grania do przodu, a do przodu to granie ciężko nam było, bo da się mówić, całym zespołem praktycznie stało na 30 metrze od własnej bramki i ciężko się było przebić, ale wiadomo, każdy kibic chce, żeby jego zespół wygrywał i tak samo i tutaj kibice.